łzy weterynaryjnej inne choroby będą charakterystyczne dla zwierząt młodych, a inne będą charakterystyczne dla zwierząt starszych. Ponieważ zwierzęta starsze zawsze wymagają od nas troszeczkę większej atencji, dlatego chciałbym w dzisiejszym zwrócić uwagę naszą na te choroby, które najczęściej właśnie pojawiają się u zwierząt starszych i dokuczają im w późniejszym wieku. Najczęściej występującymi chorobami właśnie okulistycznymi u zwierząt starszych to są następujące choroby. Przede wszystkim problemy związane z produkcją filmu łzowego, czyli inaczej mówiąc, jest to choroba zwana zespołem suchego oka. Jeszcze inaczej nazywamy tę chorobę suchym zapaleniem spojówek i rogówki, czyli keratokoniunktywitis sicca. Jest to choroba, która na dobrą sprawę najwięcej problemów będzie przysparzała u zwierząt starszych. Bardzo często pojawiają się u zwierząt starszych dystrofie rogówki, które będą troszeczkę również zabierały możliwości widzenia zwierząt. Charakterystyczną chorobą wieku starszego u psów i kotów jest również zaćma soczewkowa, z tym że zdecydowanie częściej zaćma dotyczy w naszym przypadku psów niż kotów. Dosyć często diagnozowana w gabinetach okulistycznych jest również nukleokseroza soczewek, czyli starcze stwardnienie soczewki. Również raczej w wieku starszego, od średniego do wieku starszego, problem mamy z jaskrą. No i oczywiście kwestia nowotworów, które to też raczej pojawiają się u zwierząt starszych. Największy, tak jak wspomniałem, problem przede wszystkim zwierzęta starsze, problem, który najczęściej jest zauważany i notowany przez klienta, to jest właśnie problem suchego oka. Produkcja łez naturalnie spada wraz z wiekiem, tak samo u zwierząt, jak i u ludzi. W mniej więcej wieku 5-7 lat ta produkcja łez zostaje dosyć mocno ograniczana poprzez gorsze funkcjonowanie gruczołu łzowego. Pamiętajmy, że zwierzęta produkują, mówię tu o psach i kotach, produkują łzy w dwojaki sposób. Mianowicie produkują poprzez gruczoł łzowy, który znajduje się w zagłębieniu kości tworzących oczodół, jak również produkowane są przez gruczoł trzeciej powieki, który znajduje się u podstawy trzeciej powieki. 30% łez produkowanych właśnie jest przez gruczoł trzeciej powieki. Tenże gruczoł wraz z wiekiem coraz tych łez produkuje, stąd też w późniejszym okresie coraz większą rolę będzie tutaj odgrywała prawidłowe funkcjonowanie gruczołu łzowego, który produkuje tę podstawową, największą ilość łez. Dla prawidłowego, normalnego funkcjonowania gałki ocznej na rogówce, jak również na powierzchni worków spojówkowych, zarówno górnego, jak i dolnego worka spojówkowego, musi znaleźć się tak zwany film łzowy. Jest to substancja, która daje poślizg przede wszystkim powiece górnej, powiece dolnej na rogówce. Substancja, która jest bezpośrednio połączona z powierzchnią rogówki i również pokrywa, tak jak powiedziałem, spojówki worków spojówkowych. Czyli film łzowy składa się z trzech podstawowych wydzielin, mianowicie z mucyny, czyli z substancji cukrowej leżącej, przylegającej jak gdyby bezpośrednio do nabłonka przedniego rogówki. Środkową warstwę filmu łzowego stanowi substancja wodnista filmu łzowego, a najbardziej zewnętrznie na rogówce jest położona warstwa lipidowa filmu łzowego. Tak ułożone na sobie warstwy zabezpieczają przede wszystkim rogówkę przed nadmiernym tarciem spowodowanym przez poruszającą się powiekę górną i dolną, jak również zabezpieczają również przed przenikaniem w okolice rogówki wielu substancji chemicznych, bakterii, wirusów itd. Najważniejszym problemem związanym z filmem łzowym u psów, tak jak wcześniej powiedzieliśmy, u psów starszych, to jest suche oko, czyli obniżona produkcja łez. Wzmożona produkcja łez oczywiście występuje w każdym wieku, zarówno w wieku u zwierząt młodszych, jak i u zwierząt starszych, ale ona najczęściej związana jest z bólem i związana jest na przykład z obecnością wad anatomicznych, bądź też pojawiających się jakichkolwiek ciał obcych na terenie worków spojówkowych, spojówek, rogówki itd. Stąd też jak gdyby tutaj omawiając bezpośrednio problem starszych zwierząt, też możemy o tym wspomnieć, z tym, że tak jak mówię, ta część jak gdyby problemu związanego z filmem łzowym, z produkcją filmu łzowego jest związana, może być również występować u zwierząt młodych. Natomiast zdecydowanie im zwierzę jest starsze, tym coraz większy problem mamy ze zespołem
problem suchego oka. Jeśli chodzi o produkcję samego filmu łzowego, mogą te zaburzenia dotyczyć zarówno produkcji części lipidowej, części mucynowej, jak również właśnie przede wszystkim deficytu cieczy, produkcji cieczy. Oczywiście, tak jak wspomniałem, najważniejsza dla nas jest deficyt cieczy, ponieważ na te trzy warstwy filmu łzowego, o których wcześniej mówiłem, 15% tej warstwy to jest wydzielina mucynowa, 70% to jest ta część wodnista i pozostałe 15% to jest wydzielina tłuszczowa. Stąd też deficyt tej substancji, tej deficyt cieczy jest jak gdyby dla nas tutaj najbardziej ważny i on odgrywa największą rolę w całym potem dalszym procesie chorobowym zespołu suchego oka. Należy pamiętać o tym, że cały film łzowy, który zostanie wyprodukowany i następnie rozprowadzony na terenie gałek ocznych, w 75% usuwany jest przez nos, dzięki przewodom nosowo-łzowym, które mają właśnie za zadanie odprowadzać film łzowy z oczu do nosa. Natomiast 25% musi wyparować bezpośrednio z powierzchni rogówki, co też ma bardzo ważne znaczenie właśnie przy zespole suchego oka. Zdarzają się niestety sytuacje, że brak tej wydzieliny wodnistej może być wrodzony. Wtedy to problem zespołu suchego oka pojawia się u młodych, bardzo młodych nawet zwierząt. Tutaj predysponowane są dwie rasy psów, mianowicie Yorkshire Terrier i jamnik długowłosy miniaturowy. Są to dwie rasy psów, u których najczęściej spotykamy wrodzony problem z produkcją filmu łzowego. Nawet u 3-tygodniowych szczeniąt diagnozujemy zespół suchego oka. Natomiast nabyty, czyli właśnie związany już z wiekiem, pojawia się zdecydowanie później. Aby rozpoznać pojawiający się zespół suchego oka u psa, należy wykonać podstawowe badanie diagnostyczne, jakim jest wykonanie testu Schirmera. Do leczenia stanu zespołu suchego oka u zwierząt mamy dwie możliwości. Mamy możliwość leczenia farmakologicznego, jak również mamy możliwość wykonywania tutaj zabiegu chirurgicznego polegającego na przeszczepieniu ujścia przewodu ślinianki z pyska zwierzęcia bezpośrednio do dolnego worka spoiwkowego. Wtedy dochodzi po prostu do nawilżania gałki ocznej w wyniku przedostającej się śliny. W każdym momencie, kiedy pies poczuje, zobaczy jedzenie, natychmiast tą ślinę produkuje. To jest typowy wygląd oka psa z zespołem suchego oka, bo należy wspomnieć o tym, że najczęściej jest tak, że zespół suchego oka, tak jak wspomniałem, polega przede wszystkim na spadku produkcji substancji wodnistej. Natomiast w sposób zupełnie normalny i prawidłowy nadal produkowana jest część mucynowa i część lipidowa filmu łzowego. Te wszystkie trzy części muszą się z sobą pomieszać po to, żeby stanowić właśnie ten film łzowy. Jeśli spada produkcja chociaż jednego z tych czynników, zaczynają się pojawiać już zaburzenia w wyglądzie zewnętrznym, w wyglądzie klinicznym gałki ocznej. Najczęstszą przyczyną zespołu suchego oka jest spadek produkcji substancji wodnistej, części wodnistej filmu łzowego. Najczęściej wtedy jest też tak, że pozostałe dwie części tego filmu łzowego, czyli część mucynowa i część lipidowa, produkowane są nadal w niezmienionej ilości. W związku z tym te dwie substancje nie mają się w momencie, kiedy spada produkcja części wodnistej filmu łzowego, nie mają się w czym dokładnie wymieszać. Mieszają się ze sobą, tworząc bardzo charakterystyczną wydzielinę, która powoduje to, że najczęściej po nocy na przykład pojawiają się suche wydzieliny sklejające wręcz oko w ten sposób, że właściciel musi dopiero umyć oko, żeby pies mógł to oko otworzyć. I tak właśnie wygląda w sposób bardzo charakterystyczny ta wydzielina, która pojawia się w zespole suchego oka. To również jest przykład już mocno zaawansowanego zespołu suchego oka. Też pojawiają się wysychające,
połączone ze sobą wydzielina cukrowa z tłuszczową, w kącie przyśrodkowym oka, w kącie bocznym. Całe powieki również, jak widać, zmieniają swój wygląd ze względu na dosyć długie pozostawanie tejże wydzieliny na powiekach, na skórze powiek. Wysychając, one powodują również delikatne odciąganie wody z powierzchni skóry powiek, co powoduje dosyć szybkie zmiany w wyglądzie powiek. Również bardzo ważne, bardzo charakterystyczne jest to, że przy zespole suchego oka rogówka jest narażona na dużo większe urazy ze względu na pracującą powiekę górną i dolną. Oko po prostu pracuje na sucho, w związku z powyższym dosyć mocno powieki trą powierzchnię rogówki, co może doprowadzać albo do owrzodzeń rogówki, czyli do erozji rogówki, jak również może to doprowadzać do powstawania tak zwanego zapalenia barwnikowego rogówki. Rogówka broni się po prostu przed tak silnym urazem mechanicznym, jakim jest szorowanie powieki górnej i dolnej po jej powierzchni. Pogrubia się powierzchnia rogówki, pogrubia się w ten sposób, że z terenu tęczówki zostają na teren rogówki migrowane dosyć duże ilości barwnika, który pokrywa powierzchnię rogówki po to, aby oddzielić ją od pracujących, od szorujących po niej powiekach górnej i dolnej. Pamiętajmy, że rogówka jest bardzo mocno unerwioną częścią gałki ocznej. Na jej terenie znajdują się zakończenia włókien czuciowych bezrdzennych, czyli tych włókien, które odbierają bodźce czuciowe naprawdę bardzo mocno, z dosyć dużą energią. Przypomnijmy sobie, byle dotknięcie nasze własne do gałki ocznej, do rogówki, powoduje naprawdę duży i długotrwający ból. Tak samo czuje się oko zwierzęcia w momencie, kiedy szoruje po nim powieka górna i dolna, ponieważ pracuje na sucho. Stąd też organizm, nie dostając pomocy od nas, nie dostając pomocy z zewnątrz, sam zaczyna się w ten sposób bronić, że właśnie pokrywa powierzchnię rogówki powierzchnią, pokrywa barwnikiem. Co doprowadza w konsekwencji do ślepoty zwierzęcia, do ślepnięcia zwierzęcia, powolnego, ale jednak ślepnięcia, ponieważ transparentność rogówki zaczyna się bardzo mocno w tym momencie zmieniać. Stąd też tak ważne jest to, żeby tę chorobę, czyli właśnie zespół suchego oka, zdiagnozować dosyć szybko, żeby nie dopuścić do następowych zmian, przede wszystkim na rogówce. Oczywiście również należy tutaj cały czas mieć na względzie dobrostan zwierzęcia, które po prostu w tym momencie zaczyna cierpieć. Następny wygląd zespołu suchego oka, z tym, że tutaj jest troszeczkę bardziej skomplikowana sprawa, dlatego że oprócz samych zmian dotyczących wydzielin, również doszło do bardzo daleko idących zmian na terenie całej gałki ocznej. Doszło do bardzo silnego owrzodzenia rogówki, które spowodowało wręcz nawet potem perforację rogówki i zanik całej gałki ocznej. Zespół suchego oka na szczęście jest chorobą, którą możemy leczyć. Wspomniałem już wcześniej, możemy wykonać zabieg chirurgicznego przeszczepu ujścia ślinianki z pyszczka bezpośrednio do dolnego worka spoiwkowego. Jednakże po pierwsze, zwierzę musi przejść zabieg operacyjny, a jest to zabieg wykonywany najczęściej już u zwierzęcia starszego. Po drugie, skuteczność tej operacji nie jest stuprocentowa, jak żadnej zresztą operacji. Zdarzają się takie sytuacje, że po prostu ten przewód zostanie nieopatrznie gdzieś załamany, zarośnie i przestaje operacja spełniać swoje zadanie. A nawet jeśli wszystko się uda, wszystko jest dobrze wykonane, to po kilku latach od wykonania tego zabiegu dochodzi również do zmian na rogówce, związanych z tym, że skład chemiczny śliny jest różny od składu chemicznego filmu łzowego. W związku z powyższym też dochodzi do odkładania nienaturalnych substancji chemicznych na terenie rogówki. Głównie tutaj zaczynają odkładać się szczawiany, które wgryzają się po prostu w rogówkę i też mogą spowodować niestety utratę wzroku zwierzęcia. Zabieg ten najczęściej powinniśmy proponować tym właścicielom, którzy deklarują nam to, że nie będą w stanie chronicznie, długo do końca życia zwierzęcia leczyć farmakologicznie. Czyli tym właścicielom, którzy nie mają czasu na to, albo nie są na tyle obowiązkowi, żeby te zalecenia leczenia farmakologicznego wykonywać. I mówię, przez parę ładnych lat, jeśli się wszystko powiedzie, można spokojnie kontrolować w ten sposób tę chorobę po wykonaniu takiego zabiegu operacyjnego. Zabieg nie jest specjalnie skomplikowany, nie jest trudny, ale mówię, wiążą się z nim te niedogodności.
Natomiast leczenie farmakologiczne najczęściej niestety jest leczeniem, które jeśli już raz się zacznie, trzeba kontynuować niemalże do końca życia zwierzęcia. Leczenie farmakologiczne polega przede wszystkim na próbie uruchomienia naturalnej produkcji US przez gruczoł łzowy. Polega to na podawaniu cyklosporyny A. Również należy zabezpieczać rogówkę przed narastaniem na niej barwnika. Również cyklosporyna A jest w stanie zabezpieczyć rogówkę przed takimi zmianami barwnikowymi na rogówce. Jak również w każdym wypadku musimy dbać o to, żeby nie dochodziło do owrzodzeń rogówki, czyli dodatkowo nawilżać gałkę oczną, dając jej możliwość lepszego poślizgu, stosując środki miejscowo nawilżające. Mam tutaj na myśli sztuczne łzy, które na naszym rynku istnieją w wielu różnych postaciach i można je stosować bardzo długo, podając kilkakrotnie w ciągu dnia zwierzęciu do worków spoiwkowych sztuczne łzy po to, żeby po prostu dodatkowo nawilżać gałkę oczną, żeby to poruszanie się powieki górnej i dolnej po rogówce nie było tak uciążliwe dla zwierzęcia. Następną potężną grupą chorób, które pojawiają się u zwierząt starszych, to są dystrofie rogówki. Dystrofie te dotyczą przede wszystkim dystrofii zrębu, jak również dystrofii błony podstawnej nabłonka przedniego rogówki. Najczęściej dystrofia błony podstawnej nabłonka przedniego dotyczy bokserów. Najczęściej dotyczy to psów powyżej 7 roku życia, najczęściej suk. Dochodzi u nich po prostu do dosyć dużego spadku enzymu N-acetylocholinoesterazy, który to warunkuje prawidłowe funkcjonowanie tejże właśnie cieniusieńkiej warstwy zrębu rogówki. Złe funkcjonowanie tej warstwy powoduje złe sklejanie się nabłonka przedniego rogówki z resztą zrębu, co doprowadza do powstania bardzo trudno leczących się i długo leczących się przede wszystkim wrzodów rogówki, które my nazywamy wrzodami boksera. Odmiany tej choroby, czyli odmiany wrzodu boksera, spotykamy jeszcze w kilku innych rasach, m.in. u jamników szorstkowłosych, ale jest to rzędu 1-2% przypadków. Drugą odmianą dystrofii rogówki spotykanej w starszym wieku, dystrofia zrębu rogówki, głębszych warstw zrębu rogówki, która pojawia się u jamników również. Jamniki są tutaj niestety predysponowane, jeśli chodzi o te zmiany. Dochodzi po prostu do rozluźnienia połączeń międzykomórkowych w zrębie rogówki i pomiędzy te lekko rozluźnione komórki zrębu rogówki przedostaje się woda, co powoduje bardzo charakterystyczne szare zabarwienie rogówki, co również troszeczkę zaczyna zabierać zwierzęciu wzrok. Nie jest to duża utrata wzroku. Najczęściej właściciela skłania do przyjścia do lekarza okulisty wygląd oka. Po prostu nie ma pełnej transparentności rogówki. Rogówka robi się mętna, szara i wtedy właściciel najczęściej do nas przychodzi. Ale tak jak mówię, wzrok oczywiście ulega pogorszeniu, ale no jest tak, jakby pies oglądał świat przez lekko zaparowaną szybkę. W związku z powyższym jest to przez nas i przez psa tolerowalne. I również w starszym wieku pojawiają się zmiany dystroficzne rogówki polegające na odkładaniu się pomiędzy komórkami rogówki kryształków wapnia, jak również odkładaniu się kropelek tłuszczu, czyli mamy dystrofię tłuszczową i dystrofię wapienną rogówki. Jest to dystrofia, która nie grozi zwierzęciu w zasadzie niczym. Mówię tutaj o utracie wzroku, o dobrostanie, o komforcie życia. Natomiast faktycznie zmienia się również dosyć mocno wygląd samej rogówki. To też najczęściej skłania właściciela do przyjścia do lekarza, ponieważ zmieniony jest dosyć mocno sam wygląd zewnętrzny rogówki. Choroby nie są do końca jeszcze, jak gdyby etiologia chorób nie jest do końca jeszcze poznana. Prawdopodobnie związane jest to z wadliwym funkcjonowaniem enzymów, układów enzymatycznych wewnątrz całej samej gałki ocznej.
To jest bardzo charakterystyczny wygląd wrzodu boksera, o czym wcześniej wspomniałem. W tym miejscu mamy ubytek nabłonka przedniego rogówki, bardzo płaski, czyli bardzo powierzchowny jest to ubytek nabłonka przedniego rogówki, a miejsce, które jest odsłonięte, z rąb, który jest odsłonięty, ma bardzo charakterystyczny szary wygląd z takimi jak gdyby porysowaniami znajdującymi się poniżej. Brzegi samego wrzodu są bardzo mocno postrzępione i bardzo łatwo udaje się te brzegi jeszcze oddzielać w momencie, kiedy dokonujemy keratotomii. Tak jak wspomniałem, leczenie wrzodu boksera jest bardzo długie, bardzo trudne najczęściej, związane z częstymi zmianami leków, jak również musimy się czasami uciec do zabiegów operacyjnych albo ambulatoryjnych, polegających albo na całkowitej keratotomii, albo polegających na zaszyciu oka trzecią powieką. Czasami musimy również uciec się do dokonania przeszczepu spojówki na rogówkę, jeśli wrzód pogłębia się, jeśli zaczyna atakować następne warstwy zrębu rogówki. Ale na szczęście jest to choroba wyleczalna. Wcześniej czy później udaje się wrzód boksera wyleczyć. W tej chwili na rynek wprowadzane są coraz to nowsze leki, które coraz lepiej zaczynają oddziaływać właśnie na wrzód boksera. Tak jak wspomniałem, jest to związane z brakiem enzymu N-acetylocholinoesterazy. Niestety podawanie tego enzymu z zewnątrz, czyli w formie chemicznej, no nie przynosi takich skutków, jakbyśmy tutaj wszyscy oczekiwali. W związku z powyższym niestety musimy tutaj liczyć na to, że ten enzym zostanie w sposób w odpowiedniej ilości w pewnym momencie wyprodukowany przez samo zwierzę. To jest typowy przykład dystrofii wapiennej rogówki. Jak widać, w tym miejscu zaczyna się w części centralnej rogówki odkładać wapń. Tak jak wspomniałem, nie ma to większego znaczenia dla normalnego, prawidłowego funkcjonowania całej gałki ocznej. Nie leczy się tego stanu, tylko i wyłącznie uświadamia właściciela zwierzęcia, że nie jest to duży problem. I następne schorzenie, o którym również wspomniałem wcześniej, jest to dystrofia śródbłonkowa zrębu rogówki, ta, która występuje dosyć często u jamników, najczęściej u jamników szorstkowłosych, aczkolwiek również pojawia się też u wyżłów niemieckich i u wyżłów weimarskich. Najczęściej ten problem spotykamy. Ta część rogówki, jak widać, jest mocno zmieniona kolorystycznie. W tym miejscu doszło do nagromadzenia się wody pomiędzy lekko rozluźnionymi komórkami zrębu rogówki. Ta choroba też, tak jak wspomniałem wcześniej, nie stanowi większego problemu, dopóki nie dojdzie do wrzodzenia rogówki. Ta rogówka w tym miejscu jest lekko pogrubiała, jest bardziej rozpulchniona. Jeśli do tego dołączymy na przykład spadek produkcji łez, to w tym momencie bardzo łatwo i bardzo szybko w tym miejscu może dojść do owrzodzenia rogówki i to bardzo szybko dochodzi do bardzo głębokiego owrzodzenia rogówki, ponieważ możliwość wniknięcia patogenów, bakterii w głąb zrębu rogówki jest tutaj bardzo łatwa, jest bardzo ułatwiona. Więc jeśli dochodzi do takiego owrzodzenia, naprawdę bardzo szybko dochodzi do głębokiego owrzodzenia i musimy najczęściej uciekać się do leczenia farmakologicznego, albo do przeszczepu spojówki na rogówkę, albo do osłaniania oka przynajmniej trzecią powieką. I następny przykład dystrofii zrębu rogówki to jest dystrofia wapienna rogówki. W tym miejscu odkłada się wapń pomiędzy komórkami rogówki. Tutaj jest to bezpośrednio również związane z pojawieniem się owrzodzenia rogówki. Ta część centralna rogówki, jak widać, wybarwia się fluorescyjną, co świadczy o tym, że mamy tutaj ubytek nabłonka przedniego rogówki. Dystrofia wapienna pojawia się albo samoistnie i tak jak powiedziałem, wtedy ona nie jest specjalnym problemem dla zwierzęcia, dlatego że też nie stanowi ani dyskomfortu fizycznego, jak również nie zabiera specjalnie możliwości dobrego widzenia przez zwierzę. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się tego rodzaju dystrofia wapienna, powstająca po dosyć długotrwającym owrzodzeniu rogówki, wtedy problem może być większy, dlatego że po pierwsze trudniej jest wygoić taki wrzód rogówki, po drugie wapń, który pozostaje w tym miejscu, nawet po wygojeniu już owrzodzenia rogówki, jest niestety wapniem w postaci łuski, która potrafi się kruszyć, odpadać od rogówki, powodując następne owrzodzenia, co może powodować duże trudności w wyleczeniu tego stanu. Zdarzają się pojedynczych
w sytuacjach zdarzają się takie sytuacje, że samoistne odkładanie się wapnia w rogówce, w zrębie rogówki, to pojawia się u zwierząt już mocno starszych, nastoletnich, też może powodować to, że ten wapń może chcieć się wykruszać z rogówki, powodując owrzodzenia rogówki. Też niestety wtedy powstają głębokie owrzodzenia rogówki, trudno leczące się ze względu na i wiek zwierzęcia, na zmniejszony turgor rogówki, na zmniejszenie ciśnienia wewnątrzgałkowe, które utrudnia nam gojenie rogówki. Spróbujemy wykonać pełne badanie okulistyczne u tego troszeczkę zdenerwowanego, starszego już wiekiem psa. Jest to suczka o imieniu Dora, która ma 17 lat, więc możemy się spodziewać jakichś tutaj już niedoskonałości w jej narządzie wzroku, ale wszystko po kolei sprawdzimy. Zaczynamy przede wszystkim od obejrzenia ogólnego okolicy, zarówno oczu, jak i całej gałki, jak i całej głowy. Sprawdzamy przede wszystkim symetryczność obu gałek ocznych, czy są jednakowo w miarę osadzone w oczodołach, czy która z nich nie jest bardziej wystająca, czyli pies nie ma tak zwanego zeza. Jeśli nic takiego nie stwierdzamy, bo akurat u Dory nic takiego nie widzimy, przystępujemy do zewnętrznych oględzin samych gałek ocznych. Używamy do tego punktowego światła. Możemy wykorzystać zwykłą latarkę, dzięki której jesteśmy w stanie zobaczyć, tak jak powiedziałem, przede wszystkim zewnętrzne części gałki ocznej. Oceniamy w tym wypadku rodzaj, jakość, ilość wydzieliny, która się wydostaje z oczka. U Dory widzimy delikatną wydzielinę, głównie w oczku prawym, przy środkowym kącie oka. Nie wygląda ona na specjalnie wydzielinę chorą. W tej chwili możemy przystąpić również do jak gdyby troszeczkę bardziej dokładnego, o ile Dora nam pozwoli oczywiście, do bardziej dokładnego obejrzenia rogówek z zewnątrz i obejrzenia zarówno nastrzykania naczyń nadtwardówkowych i nastrzykania naczyń spojówkowych w górnym i w dolnym worku spojówkowym, odciągając tylko i wyłącznie powiekę górną i powiekę dolną i sprawdzając wygląd worków spojówkowych. Przed przystąpieniem do następnego etapu badania musimy zmierzyć ilość łez produkowanych przez dane oko psa. W tym celu musimy wykorzystać testy diagnostyczne zwane testami Schirmera. Są to paski bibuły, mówiąc najprościej, które wkładane do dolnego worka spojówkowego na jedną minutę będą nam pokazywały, w jakim stopniu produkowane są przez Dorę łzy w danym oczku. Dobry, śliczny pies. Wszystko jest w porządku. Wszystko fajnie. Śliczny mały piesek jesteś. Ten test wypadł bardzo pomyślnie, ponieważ w ciągu nawet krótszym niż jedna minuta pasek został zwilżony na długości 1 cm, co świadczy o tym, że produkcja łez w lewym oku Dory jest na prawidłowym poziomie. Po wykonaniu testu Schirmera, czyli po sprawdzeniu produkcji łez, możemy przystąpić do znieczulenia powierzchownego gałki ocznej. Używamy do tego powierzchownie znieczulających kropli okulistycznych. W związku z powyższym musi nam się udać zapuścić po jednej, dwie kropelki Dorze do każdego worka spojówkowego, w każdym oczku. Dobrze. Krople działają bardzo szybko, w ciągu 5-10 sekund znieczulają całkowicie powierzchnię zewnętrznej gałki ocznej. W tej chwili po znieczuleniu powierzchownym gałki ocznej możemy przystąpić do sprawdzenia ciśnienia wewnątrzgałkowego gałki ocznej Dory. Wykorzystamy do tego celu tonometr aplanacyjny, czyli tonopen. I w ten sposób, dotykając kilkakrotnie bezpośrednio do rogówki, jesteśmy w stanie sprawdzić ciśnienie. Dora ma w tym momencie 13 mm suprartęci w oczku lewym. Jest to delikatnie poniżej normy, ale u starszych psów tak się może zdarzyć. I spróbujemy to samo zrobić w oczku prawym. Poczekaj, już wujek kończy. Już momencik. W oczku prawym mamy 15 mm suprartęci. W związku z powyższym ciśnienie w oczach Dory jest, jak na jej wiek, dla nas całkowicie akceptowalne. Teraz po zmierzeniu ciśnienia wewnątrzgałkowego możemy przystąpić do wybarwienia zewnętrznych powierzchni gałki ocznej. W tym celu używamy fluorescyjny. My wykorzystujemy fluorescyjny w jednorazowych paskach diagnostycznych.
po zwilżeniu takiego paska również kroplami do znieczulenia gałki ocznej. Musimy wprowadzić tę niewielką ilość barwnika do każdego oczka. I już, kochani, już. Dzięki użyciu fluorescyjny oczka zabarwiają się natychmiast na jasno-zielony, śliczny kolor. Wykorzystanie fluorescyjny pokaże nam zarówno funkcjonowanie przewodów nosowo-łzowych, czyli możliwości odprowadzania łez z oka do nosa, ponieważ jeśli jest pełna komunikacja pomiędzy gałką oczną a nosem, fluorescyjna również zabarwi nam w ciągu niedługiego czasu, powinna nam zabarwić skrzydełka nosowe. To będzie świadczyło o tym, że komunikacja pomiędzy gałką oczną a nosem jest. Również dzięki fluorescyjnie jesteśmy w stanie obejrzeć przede wszystkim powierzchnię rogówki, dlatego że fluorescyjna nie wybarwi pokrytej prawidłowo filmem łzowym rogówki. Każdy ubytek filmu łzowego, każdy ubytek nabłonka przedniego rogówki natychmiast będzie wybarwiony, ponieważ fluorescyjna ma powinowactwo już do tkanek zrębu rogówki. Jest to nic innego jak przenośny mikroskop, dzięki któremu jesteśmy w stanie przy 16-krotnym powiększeniu obejrzeć wszystkie zewnętrzne struktury gałki ocznej, czyli zarówno spojówki, rogówkę, tęczówkę, jak i również przedni odcinek soczewki, głównie przednią torebkę soczewki. W tym celu musimy niestety znowu troszeczkę unieruchomić tą bardzo ruchliwą głowę Dory. W prawym oczku Dory, czyli w tym, którym badałem wcześniej, nic niepokojącego nie znalazłem, natomiast w oczku lewym znajdujemy dwie bardzo delikatne nadżerki. Przez nadżerkę rozumiemy tylko i wyłącznie ubytek samego filmu łzowego na powierzchni rogówki. Ona dwie takie nadżereczki ma, z tym, że pod tymi nadżerkami również na rogówce widoczne są naczynia krwionośne, bardzo powierzchowne i rachityczne, co może świadczyć o tym, że Dora jakiś czas temu przeszła troszeczkę większe, głębsze owrzodzenie rogówki, a w tej chwili to już jest sprawa bardzo, bardzo delikatna, ale wymagająca niestety leczenia farmakologicznego. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe struktury, czyli o tęczówkę, jak gdyby nie mamy się specjalnie tutaj, nie ma powodu do zaniepokojenia. Natomiast niestety zauważalne są już zmiany na torebce, na przedniej torebce soczewki. Jakiego rodzaju będą to zmiany, wyjaśnimy sobie za chwileczkę, wykonując badanie oftalmoskopem. Dora niestety jest trudnym psem do badania okulistycznego. Troszeczkę za bardzo rusza głową, w związku z powyższym musieliśmy to badanie wykonać dosyć szybko, ale starałem się zrobić je bardzo dokładnie, na tyle, żeby móc odpowiedzieć właścicielowi zwierzęcia, jakie problemy Dora przy swoich 17 latach ma. Także reasumując, u Dory znalazłem w lewym oku delikatne dwie nadżerki na rogówce, które będziemy w stanie poleczyć farmakologicznie. I również niestety w jej lewym oku około 80, nawet do 90% powierzchni soczewki niestety już jest zaćmiałe, czyli już uległa ona katarakcie. W oczku prawym ta zmiana dotyczy około 50-60% soczewki. Dlatego też, jak na pewno Państwo nawet obserwując przebieg badania, zwróciliście uwagę, Dora dużo gorzej reaguje na każde nasze zbliżanie się w kierunku lewego oka, ponieważ po tej stronie głowy zdecydowanie gorzej widzi, dlatego szybciej wykazuje odruchy obronne po tej stronie głowy. W oczko prawe łatwiej jest ją przekonać do wykonania jakiegokolwiek zadania, jakiegokolwiek badania, ponieważ jeszcze na to oko w miarę dobrze widzi. Część siatkówki, którą udało mi się obejrzeć przy badaniu dna oka, mówi o tym, że mimo swoich 17 lat Dora ma w miarę zdrową siatkówkę. Stąd też, gdyby zaistniała taka konieczność w przyszłości, za jakiś czas, gdyby Dora, nie daj Boże, oślepła całkowicie, uległaby całkowitej katarakcie jej obie soczewki, wtedy można by było się oczywiście w porozumieniu z właścicielem i za jego zgodą można by było pokusić się o usunięcie którejś z zaćmiałych soczewek, ewentualnie wprowadzając w to miejsce implant soczewki. Także ogólnie rzecz biorąc, oczy Dory są zdrowe, poza tymi dwoma małymi drobiażdżkami, które jesteśmy w stanie naprawiać.